Państwa bardzo serdecznie w Krakowie, w kawiarni Nowrolskiego. Jest to takie miejsce, w którym dawniej spotykali się wszyscy studenci, również artyści, muzycy, plastycy. Tu się przychodziło, piło herbatkę, kawę i tu też bywał często nasz dzisiejszy gość, którym jest Marek Jackowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Marku, rzadko Cię można spotkać w Polsce. Jak uważasz, rzadko czy często bywasz w Polsce ostatnio? Ostatnio znowu częściej, bo jest trochę koncertów i trochę częściej podróżuję w tą stronę. Przyjeżdżam, wracam. Częściej czy jak często bywasz w Polsce? Ostatnio właściwie co 10 dni, co 2 tygodnie. Ponieważ rozkwitł w zupełnie niesamowity sposób taki projekt koncertowy, projekt Grechuta się to nazywa. Chodzi oczywiście o Marka Grechutę. Zespół Plateau, zespół stosunkowo młody, nagrał płytę z piosenkami Marka i zaprosili mnie do współpracy, zaprosili mnie na koncerty, ponieważ oni wiedzieli, że ja grałem z Markiem, nagrywałem płytę Korowu całą. No, zaprosili mnie i nagle się okazuje, że te koncerty się tak rozbuchały, jest ich coraz więcej, ludzie przychodzą, jestem w szoku, bo śpiewam piosenki Marka, dwie, ocalić od zapomnienia, tak? I pomarańcze mandarynki. Proszę. I jeszcze coś tam. Ale debiutujesz jako wokalista? Śpiewałeś kiedyś wcześniej? No, oprócz Błękitnego Nieba raz nagrałem taką piosenkę, nagrałem swoje właściwie 3 płyty, takie poza Manamem, czy poza innymi projektami, w których wcześniej brałem udział. Dobre pytanie, bo ja wokalistą nie jestem takim, wiesz, jak tacy najlepsi wokaliści polscy. Natomiast o dziwo ludzie traktują mnie jako taką osobowość i tak jakbym miał przyzwolenie. Jackowski może śpiewać. Marku, powiedz mi, mieszkasz we Włoszech. Dlaczego? Skąd się tam wziąłeś? Czego brakowało Ci w Polsce? Brakowało mi słońca. Jak porozmawiasz tutaj z ludźmi na rynku, z kwiaciarkami, czy porozmawiasz z taksówkarzami, to właściwie wszyscy dzisiaj się cieszą, bo jest włoska pogoda w Krakowie. Jest fantastyczne słońce, jest dobra temperatura. Proszę, Ty wyglądasz cudownie, ja wyglądam cudownie, w krótkim rękawie, bez żadnych kurtek. Ale jak leje, to wiesz jak leje. Jak Kraków jest zadymiony, to wiesz jak jest zadymiony. Dopiero jak przyjdzie halny, to nagle w Krakowie robi się krystaliczne powietrze i widać jaki Kraków naprawdę jest. No jeszcze inaczej jest Zakopanem, gdzie mieszkałem 17 lat, czyli śnieg, jak jesteś w dni deszczowe, to nie jesteś w deszczu, tylko jesteś w wodzie. Po prostu leje się woda, jesteś w strugach wody. Jak jest chmura, no to jesteś w chmurze. Nie pod chmurami, w chmurze. To nie jest mgła, to są chmury. To ale ze względu na pogodę metrów. Mieszkasz we Włoszech, czy na jakieś inne pogody jeszcze? Jak ci się w ogóle żyje z Włochami? Zakopane jest fantastycznym miejscem, natomiast Zakopanego musiałem na każdy koncert zjeżdżać na dół, czyli musiałem zjeżdżać do Krakowa i potem w Polskę, gdziekolwiek te koncerty były. I po tych wielu latach no, czułem, że to dokucza już mojemu sercu, czyli no, ciągłe zmiany ciśnienia, jeszcze samo Zakopane ma bardzo duże skoki ciśnienia. Po kilkunastu latach zacząłem odczuwać jednak skutki tej swojej decyzji i tego, że muszę za każdym razem wjechać do Polski, jak to mówimy w Zakopanem. Czyli zjechać w dół, a potem wrócić do góry. I miałem się przenieść do Krakowa. Mieszkałem w Krakowie wiele lat temu. Chciałem się przenieść z powrotem do Krakowa, ale los ma swoje jakieś takie plany. Widocznie byłem częścią zupełnie innego planu i wylądowałem we Włoszech. Czyli w poszukiwaniu słońca, błękitnego nieba. Dobrze ci tam? Dobrze. Tak? Pomyślałem sobie, że bo to taka decyzja dość trudna, właściwie to decyzja no, życiowa. Ale pomyślałem sobie, że jeżeli naszego papieża przyjęli tam i wytrzymał tam tyle lat, to chyba ci właśnie są tacy źli. Mieliśmy królową Bonę. Marku, powiedz mi, bo jesteś naprawdę wspaniałym muzykiem, znamy bardzo cię dziękuję. I cenimy bardzo. Natomiast jak to się właściwie zaczęło z tobą? Skąd pochodzisz? Mówisz o Zakopanem, jesteś z tamtych okolic?
Ja pochodzę z Nadjezior. Naprawdę? Rodziłem się nad jeziorami na Warmii, niedaleko Olsztyna, w Starym Olsztynie. W jakiej rodzinie? Co to był za dom? Tradycyjny? To był dom poniemiecki, czyli właściciel musiał być takim zamożnym gospodarzem, czy no, nie powiem ziemianinem, ale bardzo duży dom. My nazwaliśmy ten dom pałacem. To był dla wszystkich pałac w tym miejscu, gdzie mieszkali. Bo obok była wieś, normalna wieś, gdzie mieszkali. Woda była blisko? Woda była blisko, woda była blisko, jezioro było, trzeba było zjechać tylko na dół kawałeczek. Już jest jedno jezioro, jezioro Wadą troszeczkę dalej. Rzeki, no i lasy, łąki i lasy. Rodziłem się, co robili? W przyrodzie. Moja mama była poznanianką. Pochodziła z Poznania. Skąd też wywodzi się właśnie z poznańskiego, no, nasz ród, czyli jackowcy stamtąd. Ale mój ojciec urodził się i wychował na Warmii, niedaleko Olsztyna. I no taki... Co robili rodzice? Ojciec był wykształconym, jakby z wykształcenia. Chodził do tego samego liceum, co ja w Olsztynie, L1, przed wojną. Ale wykształcenie miał rolnicze. Był po prostu... Zajmował się sprawami rolnictwa, był specjalistą na przykład o takich rzeczy jak torf, torfiarstwo. Ja bym... Ale Marku, no w takiej rodzinie nikt nie muzykował? Skąd no u ciebie właśnie muzyka? Zmierzamy do drugiej części, czyli do mojej mamy, która po wojnie wykonywała zawód księgowej, ale była świetną pianistką. No otrzymała staranne wychowanie, znajomość języka, oczywiście niemieckiego, bo wszyscy z tych regionów mówili, jakby byli dwujęzyczni, język francuski. I jej dusza, jej serce to była, było muzyką. Kochała muzykę. Uczyła cię gry na fortepianie? No to były takie czasy biedne, że w takim miejscu po wojnie nie było mowy o tym, żeby jakiś fortepian, już jakieś pianino nawet najmniejsze. Nie. A kiedy słuchałam muzyki, bo mamusia słuchała, mama słuchała radia, gdzieś tam jakiś Radio Luksemburg kiedyś na krótkich falach znalazłem, no i tak się zaczęło. A kiedy zaczęłeś się uczyć muzyki w takim razie? W liceum. Na fali tego boomu, który nastąpił w pewnym momencie, czyli Beatlesi, Rolling Stonesi, to pragnęliśmy stworzyć zespół również. Aha, i od razu gitara? I moja mama kupiła mi gitarę taką jakąś, no jaka była wtedy, najtańsza chyba. Gitarę się w ogóle grać nie dało, nie było żadnej szansy. No, akustyczna czy elektryczna? Akustyczna. Natomiast w szkole pojawiły się gitary elektryczne pierwsze, polskie, takie robione. Przez to gitary legendarne, brzmiały dość fatalnie, ale no nie było nic innego. Były czeskie Jolany, wspaniałe gitary, czeskie, lepsze chyba i gitary Alco. Hołd musimy złożyć temu pionierowi polskich gitar, bo dużo ludzi na tych gitarach grali ze Trubadurzy na przykład w jakimś momencie. Ale Marku, jesteś samoukiem? Uczyłeś się sam? Jestem samoukiem. Bo chodziłem do liceum normalnego, nie chodziłem do żadnego liceum muzycznego, ale wyniosłem no, całą tą sprawę muzyczną z domu, czyli od aury, którą stwarzała mama. Mama była muzyką, śpiewała fantastycznie, miała słuch absolutny. I jeżeli tylko mogła gdzieś zagrać na fortepianie, to widziałem, jak wspaniale gra na fortepianie. Powiedz mi, Marku, po tym, co było dalej? Bo założyliście zespół w liceum, no ale potem, Manam, kiedy to się stało? No potem drogi policjalne, no to są studia. Jakie? Ja trafiłem do miasta Łodzi, do miasta, z którego pochodzi Piotr Skrzynecki, między innymi oczywiście, na studia anglistyczne. Na ostatnich dwóch latach liceum, uczyłem się bardzo intensywnie języka angielskiego i o dziwo zdałem z jednym z najlepszych wyników, jednym z trzech najlepszych wyników. I zostałem przyjęty. Muzykowałeś wtedy w czasie studiów? Na pierwszym roku nie chciałem, ponieważ wiedziałem, że muszę jakoś opanować sytuację ze studiami, żeby nie było jakiejś wpadki, żeby nie było jakiejś sytuacji takiej, że przez muzykę nagle zawalę coś. Chciałem pierwszy rok zaliczyć tak bez żadnych problemów. I dopiero na drugim roku zostałem dokooptowany do zespołu,
który grał w akademiku, w którym mieszkałem, bo wtedy to nie było tak, że są dyskoteki, tylko były akademiki, osiedle akademików na ulicy Bystrzyckiej w mieście Łodzi. W każdym akademiku był zespół i każdy zespół stara się przyciągnąć jak najpiękniejsze dziewczyny z miasta Łodzi, jak najlepszą publiczność. Były ostre walki. Ale grałeś na czym? Na gitarze basowej? Ja grałem na gitarze normalnej i śpiewałem. Tak? Aha, to byś solistą nawet jeszcze. Prawdziwy. A do Manamu kiedy trafiłeś? Jak to się zaczęło? Manam to w ogóle bardzo już jak gdyby odległa w czasie, w przyszłość sprawa, bo na ostatni rok studiów z miasta Łodzi przeniosłem się do Krakowa. Mieliśmy taki zespół jeszcze właśnie w mieście Łodzi, nazywał się Vox Gentis i poprosiłem swoją siostrę i Antka Dzieduszyckiego, który był jej mężem, ponieważ wiedziałem już o tej legendzie, jaką była piwnica, gdzieś widziałem jakieś migawki w polskich kronikach filmowych, jak Ewa śpiewa. Zapragnąłem pojawić się tutaj i ponieważ Antoni Dzieduszycki, nasza siostra, znali Piotra, znali piwnicę, znali Wiesia Dymnego, znali Litwina, Krzysia. Miałem możliwość wystąpienia tutaj w Krakowie w czasie juwenaliów. Był to rok, nie powiem który, właściwie niedawno. I była niezwykła publiczność, jaka był juwenalia, a jednocześnie był to taki rozkwit ruchu hipisowskiego w Krakowie. I pamiętna postać, czyli pan Sztyc, który był kotłowym w Domu Kultury, wpuszczał i do piwnicy, mówiąc, pan nie wejdzie. On wpuszczał na ten nasz koncert publiczność i wybrał jakąś no, zupełnie bajkową taką publiczność kolorową, gdzie tańczyli. Graliśmy tam w tej piwnicy, przyszedł Zygmunt Konieczny, przyszedł Piotr i właściwie zostałem namówiony, żeby się przenieść do Krakowa. Trochę dziwnie, bo ostatni rok studiów raczej się kończy tam, gdzie się zaczęło. Ale przeniosłem się do Krakowa. Tu jakoś się rozeszła wieść, że jest taki gitarzysta, jeszcze przy piwnicy się kręcący. I zostałem zaproszony do zespołu Anawa. Najpierw. Mhm. A zespołu potem Anawa, tak? Czyli moja pierwsza właściwie taka zawodowa szkoła, prawdziwa. No lepiej nie mogłem trafić, bo to po prostu zupełnie niesamowity zespół. Już wtedy popularny bardzo, po pierwszej płycie, po pierwszych nagraniach dla telewizji, cała Polska widziała. Wszyscy już mówili o Marku Grechucie, więc to dla mnie było zupełnie jakieś nieprawdopodobne wydarzenie. A powiedz mi, Marku, czy ty już wtedy komponowałeś? No ja komponowałem, bo na studiach, Przez cały czas, tak? Jak mieliśmy zespół big beatowo rock'n'rollowy, no to trzeba było też grać swoje piosenki, tak jak Gitter i Rolling Stones. Pierwsze nagrania moje to był zespół Manawa. Na płycie Korowód jest, o dziwo, mój utwór, Marek zaakceptował, Janka Antypawluśkiewicz, utwór instrumentalny, Widzieć więcej. Potem ten utwór otwierał jak gdyby koncerty zespołu Anawa. To było moje pierwsze nagrania i piosenki, które są na płycie Korowód. Pierwsza płyta, taka już moja, autorska, to było już później, znowu później. Już jak powstał zespół Manam, ten zespół taki prawdziwy Manam, Złoty Manam, czyli Pora, bracia Olesińscy. Z Krakowa, bo to krakowska przecież rodzina, Olesińscy. Wspaniały gitarzysta Rysio Olesiński, czyli Ricardo di Barcelona, jak potem taki nikt do niego przylgnął. Legenda przecież do dzisiaj i jeszcze pewno usłyszymy niejedną rzecz Rysia. A powiedz mi, Marku... To była pierwsza nasza płyta, pierwsza płyta Manam. Wiem, że wiele wspaniałych przebojów wylansowaliście, również ty jako, sam jako autor, kompozytor. Powiedz mi, jakimi tekstami się inspirujesz? Jakie teksty cię frapują na tyle, że jesteś w stanie napisać wspaniałą muzykę do tego? Czy są takie jakieś warunki w tekście, które szczególnie ci odpowiadają? Słuchaj, no, Marek często korzystał pięknych, przepięknych wierszy, mówię o Marku Grechucie. Korzystał z przepięknych wierszy. Mówiło się, że jest to poezja śpiewana. Ja tego tak nie odbieram. Oczywiście Marek śpiewał do tekstów wspaniałych poetów, takich jak Gałczyński, czy Tuwim, czy Miciński. Ocalić od zapomnienia. Zupełnie
poruszający do głębi tekst Gałczyńskiego napisany w miłości wielkiej do jego kobiety, jego życia. Czy Pomarańcze mandarynki, które śpiewam teraz w projekcie Grechuta, wiersz Tuwima. Przepiękne teksty. Ja wychowałem się znowu na Szekspirze. No ale jako anglista, więc to była poezja najwyższych lotów i wiedziałem, że ja niestety tekściarzem dobrym nie będę, bo to trzeba mieć talent, też to trzeba mieć, ja bardziej więc skąd miałem... czerpiesz? Jak prosisz kogoś o teksty, jeżeli chodzi o Manam, no to były szukasz? Teksty Kory. Wiem, ale to później. Jeżeli chodzi o płyty moje solowe, to były to właściwie teksty moje. Jednak piszesz. No bo to były moje płyty solowe. Ja brałem całkowicie odpowiedzialność za to sam. Czy jeżeli były teksty kiepskie, no to mógł każdy powiedzieć, Marek, napisałeś fatalny tekst, ja się musiałem z tym zgodzić. Ale no, nie wiem, oprócz Błękitnego Nieba na przykład. Własne teksty, nie boisz się sięgać pod cudze, czy po prostu lepiej się czujesz pisząc swoje? No ludzie też często widzę, że no, chcieliby też posłuchać, co ja mam do powiedzenia, bo w Manamie teksty Kory, no napisałem na początku oprócz Błękitnego Nieba taką piosenkę, która do dzisiaj właściwie jest wielkim hitem. Gra na cały czas. Tak. Więc sobie pomyślałem, że i tutaj się udało, to może mi się uda jeszcze parę tekstów innych napisać. Trudno mi samemu oceniać wartość moich tekstów. Ale nadal piszesz, komponujesz, piszesz teksty? Czy tylko już muzykę raczej... Na ostatniej płycie, już zespołem The Good Boys, to jest taki off-project, taki off-Broadway, trochę od Manamu i od moich solowych spraw. Napisałem kilka tekstów sam. Są teksty na przykład zupełnie nikomu nieznanej, takie poetki, przyjaciółki Janusza Iwańskiego, Janiny Janusza Iwańskiego, częstochowianki Małgosi Iżyńskiej. Świetna dziewczyna, pisząca świetne teksty. Pomyślałem sobie, że dlaczego nie zaśpiewać na przykład piosenki Janiny i dlaczego nie wziąć jakiegoś tekstu innego, że nie muszę wszystkiego sam ciągle pisać. Tym bardziej, że byłem połamany trochę wtedy, miałem wypadek w Krakowie, w telewizji w Łęgu. Połamany byłem cały i jakoś muzycznie tak, ale tekstowo nie bardzo, bo trochę byłem, nie ukrywam, zdołowany tą całą sytuacją i a nie chciałem, żeby znowu jakieś powstawały teksty bardzo takie pesymistyczne, czy też o jakimś wydźwięku smutnym. Bo wiedziałem, że to wszystko przejdzie, że te wszystkie połamania się zagoją, rany się zagoją i że nie będzie chyba najgorzej. Powiedz mi, jesteś nomadą, lubisz się przemieszczać, czy raczej jesteś człowiekiem zakotwiczonym w jednym miejscu? Stale bywasz, stale jeździsz, tego co słyszę. No, taki jest zawód. Jest takie tymczasowe, ale wolisz mieć jedno miejsce, czy po prostu się musisz tak? Tak jest poruszać. Zawód muzyka. No, tak. Nie jestem komiwojażerem, który musi całe życie jeździć i cały czas, ale muzyk no, niestety musi jeździć. I taka jest już natura tego zawodu, więc to nie jest taki nomada, jackowski nomada, który z zamiłowania czystego do podróży, że jadę w góry, jadę na Saharę, jadę na rajdy gdzieś, czy na jakieś wycieczki do Nepalu, czy do Tybetu. Nie. To są czysto koncertowe wyprawy. Jeżeli mogę się oczywiście urwać gdzieś i pojechać na piękne morze i odpocząć, posiedzieć, mieć wakacje, to oczywiście. Teraz mieszkamy nad morzem. Więc... Mówisz morze czy góry? Dobrze się czujesz na morze? Moi przyjaciele z Krakowa mówili, że najlepiej było, gdyby Tatry się sąsiadowały z jakimś ciepłym morzem, takim śródziemnomorskim. No, ale jakoś tak wyszło, że mamy Morze Północne, Bałtyckie i to dość daleko. Lubię góry, ale wydaje mi się, że lepiej czuję się nad morzem. Marku, cały czas tworzysz, komponujesz, jeździsz, jest ciągle w trasie, ciągle taką osobą czynną. Powiedz mi, jakie masz plany na przyszłość? Ktoś powiedział kiedyś, że być może Woody Allen, że gdybym opowiedział Panu Bogu o swoich planach, to Pan byłby się szczerze uśmiechał. No ale może tak strać, uchyl rąbka tajemnicy. No plany są takie, żeby... żeby grać koncerty, żeby coś jeszcze może nagrać. Zostaję teraz zapraszany przez różnych ludzi. Nie wiem, tak trochę tak nabożnie mnie traktują, że ja to już w życiu przeżyłem i grałem z takimi różnymi sławami i Manam, że jestem takim gościem specjalnym teraz na różnych koncertach, czyli na przykład zespół Plateau.
projekcie Grechuta, czy Ania Wyszkoni również mnie zaprasza na wspólny jeden czy drugi występ. Ale czego ci życzysz, Marku, w takim razie? Olbrzymie naciski, żeby fanów i o tym jak gdyby no ogólnie wiadomo, żeby reaktywować Manam, ponieważ sytuacja jest już inna niż była 3 lata temu i ponieważ bardzo zależy na tym naszemu wspólnemu synowi z chorą, zwłaszcza Mateuszowi. On jest takim elementem, takim pośrednikiem, w tej chwili mediatorem, żeby coś na sobie rzeczywiście, no grupą niezwykłą, taką jak Manam, żeby to nagle tak się nie rozsypało i no, stara się to poskładać nasz syn. Być może. No życzę ci w takim razie, Marku, wspaniałych następnych hitów z Manamem, z Plateau i z w ogóle kolejnych płyt wspaniałych i wielu koncertów, na które będziemy mogli przyjść i cię oklaskiwać. Dziękuję ci za rozmowę bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia w Krakowie.